Witam serdecznie, dzisiaj zapraszam na kaczkę pieczoną. Jest pyszna, mięciutka, trzeba ją po prostu odpowiednio przygotować. Mięso, które dłużej się piecze i nie jest tak miękkie jak kurczak, lubię wkładać do solanki, zanim jeszcze marynatą ją posmaruję. Tak możecie przygotować królika, gęś, a także inne mięso wieprzowe, wołowe. Do 2 litrów zimnej wody dodałam 2 łyżki z brzuszkiem soli, kilka liści laurowych i kilka sztuk ziela angielskiego, przyprawy typu majeranek, można dać ciut ziół prowansalskich, trochę pieprzu ziołowego, trochę pieprzu czarnego, mielonego, a poza tym jeszcze, żeby lepiej się mięso kruszyło, daję taki kieliszek 50 ml, octu z jabłek. Do pełnego smaku jeszcze 2 łyżeczki cukru, można oczywiście dodać miód, mnie tutaj się śpieszyło. Wymieszałam wszystko dokładnie i zalałam kaczkę przygotowanym roztworem. W takiej aromatycznej solance kaczka poleży do jutra. W mojej kaczce w środku tych podrobów było niewiele, tam kawałeczek wątroby, więc ja jeszcze dokupiłam wątróbki, trochę kawałków takiego mięsa z kurczaka. Wszystko razem podsmażam na patelni, niedługo, kilka minut, pod koniec dopiero przyprawiam. W trakcie dodaję cebulę i czosnek. Wszystko to, jak wystygnie, zmielę w maszynce albo w blenderze. Tutaj pokazuję składniki do marynaty, zresztą bardzo podobnej do tej ostatniej, do kurczaka. Był naprawdę wyśmienity. Maślanka czy kefir, jogurt trochę słabiej, doskonale kruszą mięso. Dodaję do tej maślanki łyżkę sporą miodu, przyprawy typu majeranek, kminek, trochę pieprzu ziołowego, troszkę pieprzu mielonego czarnego, ząbek czosnku i jeszcze troszkę dodałam tutaj gałki muszkatołowej, 2-3 łyżki oleju, 2 łyżeczki musztardy, u mnie chrzanowa. Można też dodać łyżeczkę sosu sojowego, wtedy ten smak tej marynaty będzie jeszcze bardziej taki wyraźny, zdecydowany. Kaczkę ciut wcześniej osączyłam już z solanki i teraz ją posmaruję dobrze tą marynatą, połową ilości. Połowę tej ilości zostawię do smarowania w trakcie pieczenia. Tym razem zostawię kaczkę na 5-6 godzin w tej marynacie, a w międzyczasie zmielę sobie moje podroby i mięso, które wcześniej dusiłam na patelni. Po zmieleniu dodamy jajko, kaszę mannę, można dodać bułki tartej i jeszcze wzmocnię smak gałką muszkatołową. Przygotowuję tutaj też naczynie żaroodporne, wysypując na spód tego naczynia marchewkę, pietruszkę, troszkę selera pokrojonego w kostkę i jabłko. To będzie taki fajny komplet do smaku, a także do sosu naszej kaczki. Dzięki temu podkładowi kaczka na spodzie się nam nie przypali. Na tym etapie pozostało nam już tylko wypełnić kaczkę farszem i zaszyć, żeby ten farsz został dobrze zabezpieczony. Przy okazji doradzam, żebyście nie robili za dużych zakładek skóry, tak jak ja tutaj chyba jednak za bardzo założyłam skórę na skórę, bo w trakcie kurczenia w niektórych miejscach kaczka mi trochę popękała. Przy spinaniu wykałaczkami zakłady są jednak spore i może nam się przytrafić, że skóra niestety gdzieś tam nie wytrzyma i troszkę popęka.
od strony szyi też trzeba zablokować otwór, żeby nam farsz tamtędy nie wychodził, wiążąc po prostu sznurkiem dokładnie i odcinając nadmiar skóry. Kilka minut temu nastawiłam piekarnik na wysoką temperaturę 195 stopni, grzałka góra-dół. Zanim kaczkę wstawię, jeszcze posmaruję ją niewielką ilością tej marynaty i wstawię do nagrzanego piekarnika bez przykrycia na około 40 minut, żeby mięso szybko się ścięło. Potem będę dopiekać kaczkę w trochę niższej temperaturze 180 stopni przez około godzinę pod przykryciem tym razem. W trakcie będę również kaczkę smarować marynatą, którą wcześniej przygotowałam, a także tym sokiem, który tam na dole się zbiera z warzyw i z kaczki. W trakcie jeszcze odbiorę nadmiar soku, tego soku nie wylewam i kiedy wystygnie, zbierze się na wierzchu tłuszcz, zleję go do słoika. Końcówki skrzydeł oczywiście można było poobcinać, żeby grzałka ich nie przypalała, tak jak tutaj widzicie u mnie na filmie. Termometr wskazuje temperaturę około 90 stopni po wyjęciu, czyli dowód na to, że kaczka jest bardzo dobrze dopieczona. Z tych warzyw i soku, które zebrały się tam na spodzie, oczywiście tłuszcz pomijamy, ja go wcześniej zlałam, zrobimy szybciutko blenderem pyszny sos bez zagęszczania mąką. Sos można jeszcze przyprawić według swojego uznania. Moim zdaniem jest idealny, kwaskowy, lekko słodki, po prostu pycha. Życzę wszystkim radosnych, smacznych świąt. Pozdrawiam, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.